Cześć, ja nazywam się Szymon Homa. A jest jakiś Twitter, jakiś pseudoblog i ewentualnie miejsce, w którym pracuję. To nie jest ważne. Ponieważ jest dosyć późno, wszyscy zjedli pizzę i może niektórzy z was chcą już iść do domu. Ja wiem, że jest jeszcze jakiś after party, ale może dla niektórych to wystarczy. To powiedzmy sobie szczerze, o czym nie będę dzisiaj mówił, ok? Mamy, nie wiem, 45 minut, coś takiego i jakby chciałem, żeby było jasne, o czym nie będę mówił. Więc na pewno nie będę mówił o tym, jak pobić jakieś problemy, jak C10K, C100K, DDoS-a Facebooka zrobić i tym podobnych rzeczach, ok? O tym nie będę mówił. Nie będę mówił o frameworkach, bibliotekach, non-blocking, data access, o tym podobnych fajnych rzeczach, też nie będę mówił, ok? I też raczej na pewno nie będę mówił o 101 sposobach na użycie Apache Kafka, ok? To też nie jest ten temat. O czym będę mówił? Po pierwsze mamy temat, to jest Domain Driven Design i Reactive Persistence. Więc fajnie byłoby tak na chwilkę powiedzieć sobie, co ja mam na myśli, kiedy mówię o jakichś reaktywnych systemach. Okej, więc reaktywne systemy to są takie systemy ogólnie, które kierują się pewnym zbiorem zasad i ten zbiór zasad został tak pięknie zobrazowany przy pomocy takiego grafu. I generalnie, oczywiście go można znaleźć na reactivemanifesto.org, na takiej stronie. I generalnie mówimy o takich systemach, że one są utrzymywalne, responsywne i rozszerzalne, że to sobie cenimy w tych systemach, że to zwykle te cechy przybierają wartości, przybierają formę bycia, taką formę, w której te systemy są elastyczne, czyli że mogą dostosowywać rozmiar swoich klastrów albo swoje zasoby, przyjmować w zależności od tego, jaki load nachodzi, że są odporne na awarie, czyli że serwis nie składa się, kiedy nagle nie ma jakiegoś komponentu w architekturze, tylko potrafi jakby tak grzecznie powiedzieć, że sorry, w tym momencie mnie nie wołaj, bo nie jestem w stanie tego przeprocesować, albo jest w stanie odłożyć taką pracę na później. I zwykle uzyskuje się te wszystkie formy przez zastosowanie podejścia zwanego ogólnie rzecz biorąc message driven na wszelkich poziomach architektury, kodu i tak dalej. Czyli ogólnie wszelkie podejścia typu lazy loading, typu event-driven architecture i tym podobne rzeczy, to jest coś, co można by podpiąć pod message-driven systems. Okay? Będę też mówił o domain-driven design i będę mówił o tym, jak sobie ułożyć w głowie to spięcie pomiędzy jednym i drugim. Kto z was widział kiedyś ten graf? 4 osoby. 5, 6, 7. Dobra. A kto z was czytało książkę Ricka Evansa? Raz. Za mało. Okej, okay, spoko. A jeszcze tak dla jakiegoś takiego ułożenia sobie w głowie, jakie mamy statystyki na sali. Ilu z was należy do grupy, która pytana o podnoszenie ręki podczas przemówień i wystąpień publicznych nigdy nie podnosi ręki? Spoko, nie tak dużo ludzi. Okej, okay, generalnie słuchajcie, będę też mówił o Domain Driven Design i to jest taki piękny graf wzorców Domain Driven Design, który pokazuje, jakie są relacje pomiędzy nimi. Jak możecie zauważyć, one jest podzielone na takie dwie części, odtąd w dół i od tej linii mniej więcej do góry. Wszystko spięte przez coś, co nazywamy Ubiquitous Language. I będę mówił raczej o tej części u góry, albo w 100% będę mówił o tej części u góry, a tak naprawdę będę mówił o takich tworach jak Entities, Value Objects, odrobinę domain events, aggregates, coś takiego. Ta dolna część jest super ważna, jest chyba ważniejsza nawet niż ta góra, ale to nie jest o tym. Słuchajcie, kiedy mówimy o dowolnym wzorcu, dowolny wzorzec programowania, designu i tak dalej, to zwykle możemy go podzielić na takie dwie części, albo trzy nawet. Po pierwsze to jest przykładowa implementacja, a może nie po pierwsze, ale w dowolnej kolejności. Przykładowa implementacja takiego wzorca, kontekst i zastosowanie oraz to, z czym on się łączy. Pewnie inni ludzie będą mówili o innych rzeczach, ale na potrzeby mojej prezentacji to jest to, na czym ja chciałbym się skupić. I teraz większość ludzi straszliwie się skupia na tej pierwszej wymienionej przeze mnie, czyli na przykładowej implementacji. Albo przynajmniej ja spotykam takich ludzi non-stop, którzy się skupiają tylko i wyłącznie na tej części związanej z przykładową implementacją.
Prawda jest taka, że ta część jest totalnie pomijalna w dzisiejszym świecie. To miało bardzo dużo sensu, kiedy wzorce były wprowadzane w świat IT. W tym momencie większość wzorców bandy czworga jest implementowana na poziomie języków. Okay? Są jakieś prezentacje, które o tym mówią, że większość tych wzorców jest implementowalna przez mechanizmy dostępne na poziomie języka programowania. Więc jakby jak je napisać, jak je stworzyć, zaprogramować w systemie, to jest trochę mniej ważne od tego, żeby wiedzieć, kiedy tego użyć i kiedy tego nie użyć, a jak już tego używamy, to z czym to się łączy i z czym to się je. Tak? Czyli kontekst użycia i cel, jaki problem próbujemy rozwiązać przez użycie wzorca, ciągle są tak samo ważne, cała reszta jest pomijalna, bo albo daje nam to framework, albo daje nam to język, albo ewentualnie wtedy trzeba to napisać samemu, co nie jest strasznym problemem, ale zawsze można sięgnąć do książki. Okay? Komu się kojarzy taki coś jak Ensia z tym, że zawsze musi być wpis w bazie danych z Ensią? Kto ma taki obraz tego? Okej, okay? Dobra. A kto kiedyś widział Ensję zupełnie, coś co ktoś kiedyś mu powiedział, że to jest Ensia, a tam nie było pod spodem żadnej bazy danych, tak bezpośrednio? Dobra, 2-3 osoby widziały, spoko. Jak spojrzycie sobie na to, jak Domain Driven Design opisuje Ensję, ponieważ nazwy wzorców się powtarzają, niekoniecznie w tym samym kontekście. Jak Domain Driven Design pokazuje Ensję, to mówi o tym w sposób prosty, że to jest coś, co jest rozpoznawalne przez swoją tożsamość, przez jakąś identyfikujący go numer, nazwę, tego typu rzeczy. Okay? I że Ensję skupiają się tylko na tym, na cyklu swojego życia, czyli na tym, jak zmienia się Ensja w czasie. Okej, lecimy dalej. Agregaty. Agregat to jest taka dziwna rzecz, tak tylko wiecie, ja rozumiem, że większość z was pewnie to wie, chociaż jak się pytałem, kto czytał książkę, to 4 osoby podniosły rękę, ale więc tak próbuję szybko przez to przelecieć. Agregaty to jest taki twór, którego często implementacją, często jego jakby takim korem jest jakaś Ensja wybrana. Najczęściej tak jest. Ale tak naprawdę to, co definiuje nam agregat, to, co go tworzy, to jaka jest jego rola, to jest to, żeby on pilnował tak zwanych niezmienników w systemie i no, na różnych poziomach. Czyli robi to wybierając sobie pewne dane, które muszą być w tym danym agregacie niezmienione po każdej operacji albo które muszą być ciągle w poprawnym stanie. I teraz on też pilnuje takiego dostępu i tego, w jaki sposób dana Ensja, w jaki sposób jej cykl życia się zmienia. Okay? I taki hint jest w domainlanguage.com. Nie pamiętam, czy w książce jest taki sam hint, bo te opisy się nieznacznie różnią. Ale hint jest taki, że granice agregatu powinny być tożsame z granicami transakcji i dystrybucji. Wiecie, co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli ja coś zmieniam w systemie i zmieniam to przez agregat, to ta zmiana, ta wywołanie na przykład tej metody albo skonsumowanie na przykład eventu przez agregat powinno być pojedynczą akcją biznesową w systemie. Jakby po skończeniu tego dana akcja biznesowa się kończy i ewentualnie zaczyna się kolejna, czyli coś, co może ewentualnie nie przejść albo się nie powiedzieć. A jeżeli coś się nie powodzi w ciągu wykonania całej tej akcji, którą teraz robimy na danym agregacie, to całość się nie powodzi, ok? Czyli to jest jakaś transakcja, często tożsama z transakcją bazodanową, ale niekoniecznie. Szczególnie jeżeli nie mamy zwykłej bazy danych pod spodem, która wspiera transakcyjność taką nam znaną ogólnie. No i zasady dystrybucji. To raczej nie jest dobry pomysł, żeby ten sam agregat występował w dwóch różnych serwisach. I nie mówię o klastrowaniu, tylko mówię o jakichś osobnych serwisach. On może jakby występować ten sam byt biznesowy gdzieś w dwóch różnych miejscach, w różnych kontekstach. To jest coś zupełnie innego niż posiadanie dwóch tych samych zbiorów danych, na których operują dwa różne systemy i generalnie nie wiedzą o sobie. Albo jeszcze go szerują w inne pomysły związane z jakimiś wcześniejszymi implementacjami J2E albo tego typu rzeczy, to też niekoniecznie był dobry pomysł i się dobrze, że się z tego community wycofało. Okej. Okay. Eventy. Czyli jakiś jeden z trzech rodzajów message'y z takich wzorców jak Enterprise Integration Patterns. Z eventami jest trochę taki problem, że jak poczytacie sobie różne książki albo poczytacie blogi różne,
to okazuje się, że różni twórcy albo różni myśliciele na temat tych eventów mieli trochę inny pomysł, albo niekoniecznie zbieżny z tym, co to tak naprawdę ten event jest. Najczęściej mówi się o tym, że to jest jakiś zapis tego, co się zdarzyło w danej domenie. Ale czasami też mówimy o tym, że to jest zapis tego, co się zdarzyło w innej domenie, a my się o tym dowiadujemy. Okay? Czyli czasami, jeżeli patrzymy się z punktu widzenia mojej domeny, mojej aplikacji, no czasami to jest to, co się zdarzyło w mojej domenie, a czasami to jest to, co się zdarzyło w tej w domenie, z którą ja się komunikuję, o czym ja się dowiaduję. A nie zawsze ja jestem producentem tego eventu. Ale jest takie ciekawe zagadnienie, bo przynajmniej dla mnie jest ciekawe zagadnienie, jest takie, na podstawie czego określamy równość, że dwa zdarzenia są sobie tożsame. Jak mamy value objecty, to najczęściej mówimy tak, że dwie wartości są sobie równe, jeżeli wszystkie, cała ta wartość jest sobie równa, tak? Czyli w przypadku klas i Javy, na pewno jeżeli wszystkie pola w danej klasie są równe, mają dokładnie tą samą wartość, co pola w instancji drugiego obiektu tej samej klasy. Okay? Że to oznacza równość. Jeżeli mówimy o encjach, to mówimy o jakimś identyfikatorze. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to jest w przypadku domain eventów albo eventów w ogóle? Bardziej jedno czy bardziej drugie? Kto uważa, że to jest na podstawie identity, ręka w górę, czyli jakiegoś identyfikatora? Nikt tak nie uważa, jedna osoba tak uważa. A kto uważa, że to jest na podstawie wartości eventu? Jedna osoba, okej. Ogólnie prawda jest taka, że jest wiele takich przypadków, gdzie wartość wszystkich pól w evencie można rozumieć jako równość danego eventu, tak? Czyli instancje tego samego eventu, które mają takie same pola, to są oznaczają dokładnie ten sam event, ale zwykle wygodniej jest przyjmować, że identyfikatorem eventu jest jakiś podzbiór tych danych, najczęściej związanych z czasem, czasami z jakimś zewnętrznym identyfikatorem nadającym na przykład kolejność. To jest znacznie wygodniejsze. Chyba nam padła wizja. A nie. Nie, okej. To jest znacznie wygodniejsze, dlatego że event to jest reprezentacja tego, co się zdarzyło w czasie. Czyli fakt tego, że coś ma dokładnie takie same wartości, wcale nie oznacza, że jest dokładnie tą samą rzeczą. Dlatego często wprowadzenie dodatkowego identyfikatora jest bardzo pomocne, bo może się zdarzyć tak, że ktoś kupi dwa przedmioty, wiecie, w tej samej mikrosekundzie. I co? Albo milisekundzie. To jest bardziej realne. No i co? To jest jeden event czy dwa? Jeżeli będziemy go określali tylko jako wartość wszystkich pól, to wyjdzie nam, że to jest ten sam event i pominiemy jeden zakup, niefajnie. Nie? Ktoś się wkurzy. Więc najczęściej występuje jakiś identity, który jest podzbiorem lub jest jakby jawnie nadanym elementem. Czemu o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że większość ludzi mówi dokładnie tak, jak większa część respondentów. Co mnie dosyć wkurza, a druga część jest taka, że to jest ważne w kontekście systemów reaktywnych o tyle, że te eventy to jest taki core tego, to jest najczęściej core tego systemu, że większość rzeczy, które robimy, obracają się wokół jakichś zdarzeń, ewentualnie jakichś innych message'y, no i jakby rozumienie tego, w jaki sposób, co nam daje to, że mamy jakieś identity eventu i co to powoduje dalej, później w przetwarzaniu jest dosyć ważne. Okej. Okay. Kiedy mówimy o eventach, to też fajnie wspomnieć o takim dosyć specyficznym rodzaju eventów, które nazwane jest w literaturze entry. A w sumie to account entry, ale to wynika z czegoś innego. Czy ktoś z Was kiedyś widział coś takiego jak entry? Albo inaczej, kto nie widział czegoś takiego jak entry? Okej, większość sali nie widziała. Słuchajcie, entry to jest taka straszna starość, wiecie, nie? Ludzie już o tym nie mówią i nikt tego nie czyta. Chociaż chyba w niebieskiej książce Evansa, znaczy nie w niebieskiej, po prostu w książce Evansa o DDD jest to wspomniane raczej. Był sobie taki koleś, znaczy jest taki koleś jak Martin Fowler. I on napisał kiedyś taką książkę jak Wzorce analizy. I w tej książce Wzorce analizy zamknął różne opisy różnych domen ciekawych. Między innymi zamknął tam opis wzorców związanych ogólnie z księgowością i powiedział, że można tego typu wzorce stosować do wszystkich innych domen, w których pojawia się temat przeliczenia jakiegoś zasobu, który jest dla nas ważny. Na przykład, nie wiem, liczenie elementów zabawek na półkach, nie? No, cokolwiek, co chcemy liczyć. I entry to jest taki rodzaj eventu, który mówi o tym, jaka zmiana w tym zasobie
który zapisuje, jaka zmiana nastąpiła w danym zasobie. Czyli na przykład, jeżeli mamy nasze konta bankowe, to tam zwykle jest jakiś balans tego konta, tak? Typu na przykład 100 dolarów albo 100 złotych. I teraz, jeżeli ja robię przelew komuś innemu, to zwykle w systemach, powiedzmy, że bankowych, ale ogólnie na pewno gdzieś jest taki system w banku, który tak to właśnie reprezentuje, no zwykle ten fakt tego przelewu na ten na przykład 10 zł jest reprezentowany w postaci takiego entry, tak, że mamy wpis na minus 10 albo na 10 po stronie debit lub kredyt, nigdy nie pamiętam po której. I czemu o tym mówię? Dlatego, że to makabrycznie upraszcza przetwarzanie. Ponieważ takie entry jest skupione wokół zmian tylko jednej wartości albo bardzo małego zbioru wartości, możemy je łatwo sobie na podstawie ich przeliczyć wszystkie pozostałe własności tego małego bytu. Możemy je przechowywać obok i możemy też łączyć je w jakieś transakcje, co jest dodatkowym hintem albo dodatkowym takim bonusem, typu jeżeli interesuje nas to, w jaki sposób zmieniały się kwoty na kontach, na wielu kontach naraz, czyli jak zmiana wartości w jednym koncie wpłynęła na wartości w drugim koncie, to możemy takie entry zbierać w transakcjach. Czyli jak ja robię przelew, to nigdy nie robię przelew w kosmos, w sensie nie wysyłam pieniędzy gdzieś, tylko zwykle do kogoś bardzo konkretnego. I tego typu rzeczy są zapisywane w transakcjach przy pomocy transakcji. I większość systemów księgowych musi utrzymywać tak zwane transaction logi, czyli zawsze musi istnieć jakiś wpis, transakcja, która mówi o tym, skąd się wzięły tam te pieniądze. OK? Dobra. Chcę wam też pokazać trochę kodu, tak żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, żeby to nie było takie suche. Jesteśmy gdzieś na jakimś dżugu, więc wypadałoby to zrobić. Więc omówmy sobie krótko przypadek biznesowy, który będziemy omawiać. OK? No bo jednak mówimy o domain driven design, więc byłoby fajnie wiedzieć, co próbujemy zamodelować. Więc wyobraźcie sobie, że mamy magazyn. W porządku? Mamy magazyn. I w tym magazynie są zbiory przedmiotów. Nazwijmy je item stock. I zwykle to tak bywa, że w takim magazynie są jacyś odbiorcy lub jacyś dostawcy. W sensie, jak mówię magazyn, to na przykład IKEA. OK? Ktoś ma w domu meble z IKEA? Ktoś nie ma w domu meble z IKEA? Ja mam, nie? W każdym razie tam to wygląda tak, że ci kupujący w IKEA przychodzą do tych półek, wybierają te biedne szafki, wrzucają je na koszyki. Tak? Na przykład taka sytuacja, że ci odbiorcy przychodzą i zabierają je do domu i później radośnie skręcają, nie? I też raz na jakiś czas zdarza się taki drugi przypadek, kiedy to jacyś dostawcy przychodzą, przywożą jak w wielkim wózku widłowym jakieś paczki i wrzucają je z powrotem do zasobu. Okay? To, co mogłaby robić nasza domena, jakaś taka hipotetyczna totalnie w tego typu miejscu, to na przykład trakować, ile elementów jest jeszcze na półkach. I na przykład zgłaszać sytuacje, w których wydawało się naszemu systemowi, że ma jeszcze paczki, a już ich nie ma. Albo kiedy ktoś próbuje wziąć więcej paczek, albo mówi o tym, że bierze więcej paczek, niż systemowi się wydawało, że ich tam jest, no bo to zwykle oznacza, że na przykład zgubiliśmy jakieś paczki. Albo że jakieś paczki gdzieś są jeszcze gdzieś tam w tranzycie, dajmy na to. OK? OK, słuchajcie. Więc w takiej standardowej sytuacji moglibyśmy zamodelować tego typu soft, tego typu jakby zdarzenia. W taki sposób. Mielibyśmy sobie jakąś klasę entity, jakąś klasę stock, która przypadkiem byłaby jakimś entity i przy okazji też byłaby rootem naszego agregatu. Byłaby rozpoznawalna przez jakiś ID przedmiotów, które ona przechowuje i liczy. Miałaby jakąś wartość quantity i miałaby takie dwie operacje. Pierwsza to jest give out. Jakiś integer to be taken, tak? Czyli ile przedmiotów chcesz wziąć z tego zasobu. A druga metoda to fill by, czyli ile przedmiotów, jaką wartość, jaką liczbę tych przedmiotów chcesz przyjąć do siebie. Oczywiście tutaj powiem taka mała uwaga. Gdybym ja pisał ten system, to pewnie by to nie był integer, tylko pewnie by to było coś nazwanego, jakaś inna klasa, chyba że byłyby dobre powody, żeby tego nie robić w taki sposób. Ale wiecie, na potrzeby tej prezentacji chyba trochę nie ma sensu dorzucać tysiąca klas i jakiegoś complexity strukturalnego. Skupmy się na tym, co moim zdaniem jest ważne w tym kontekście. Okay? Więc kiedy mamy taką metodę give out, no to fajnie by było sprawdzić jakieś
wiecie, w ogóle sprawdzić, czy to, co próbujemy zrobić na tym agregacie, czy to ma sens, więc tak zwane preconditions jakieś, tak? Czy te parametry, czy stan agregatu przed i po zmianą będzie preconditioning, postconditions, akurat tutaj nazewnictwo trochę zawodzi, ale generalnie, czy ten agregat przed i po zmianie będzie w dobrym stanie ciągle, okej? Okay? Więc co tutaj próbujemy zrobić? Próbujemy wziąć naszą liczność tego zasobu, próbujemy odjąć tą naszą przypuszczalną wartość i sprawdzamy, czy to ciągle jest większe bądź równe od zera. Jeżeli nie, jeżeli jest mniejsze niż zero, to rzucamy wyjątkiem i mówimy, że hej, coś jest nie tak. W tym wypadku to będzie illegal state exception. Jest to mało ważne, jakie to jest exception, w sensie nie w tym kontekście. Po pierwsze, to jest trochę dziwne. Jeżeli mamy soft, który próbuje trackować zdarzenia rzeczywiste, nie decydować o tych zdarzeniach, czy coś powinno być wykonane, czy nie, ale który próbuje trackować, a kiedy mamy taki magazyn jak IKEA, to raczej jedyne, na co możemy liczyć, to trackowanie czegokolwiek, a nie próba decydowania o tym, czy klient może wziąć paczkę. Tego raczej nikt nie chce robić za pomocą softu. Więc kiedy mamy taki magazyn jak IKEA i próbujemy odrzucać jakieś transakcje tylko dlatego, że naszym zdaniem system, że naszym zdaniem tam nie ma tej paczki, to to jest jakiś znak, sygnał, że coś jest nie tak z naszym designem. To jest totalnie dziwna sytuacja, bo zwykle jest tak, że świat rzeczywisty wie lepiej niż nasz soft, nie? Więc to jest jakiś znak, sygnał, że coś jest nie tak. Drugi znak, sygnał, że coś jest nie tak, to jakby zobaczcie, co my tutaj robimy. To jest z punktu widzenia takiej reaktywności. Co to jest za operacja, w sensie matematycznie, matematyczna? Doda... albo odejmowanie. Dodawanie i odejmowanie, ok? I... wiem, trudne, nie? I słuchajcie, motyw wygląda tak, że dodawanie i odejmowanie mniej więcej jakby nie ma znaczenia specjalnie, w jakiej kolejności będziemy to robić. Wynik na końcu zawsze jest taki sam. Co oznacza, że tego typu związki, tego typu w ogóle obliczenia mają to do siebie, że powinny udać się je fajnie zrównoleglić. Ok? Natomiast my tutaj mamy coś takiego. Ponieważ jesteśmy na Vue'u, to pewnie wszyscy wiedzą, co to jest. Wiecie, co to jest? Kto wie, co to jest? Okej, dobra. To jest implementacja w Hibernate lub w jakimś tam Spring Data czy innym JPA, tak zwanego Optimistic Offline Lock, który sprawdza, że dwie osoby naraz nie zmodyfikowały tego samego wiersza w bazie, czy tego samego, tej samej sekcji krytycznej. Offline dlatego, że nie zakładamy locka gdzieś tam w przestrzeni, gdzieś tam w procesie albo w pamięci, tylko robimy to w zasobie zewnętrznym. I robimy to tylko po to, żeby wykryć taką sytuację. W przypadku, kiedy ją wykryjemy, to przerywamy jedną z tych transakcji. Najczęściej, znaczy w tym wypadku, tą, która będzie druga. Okay? Jednemu się uda, drugiemu nie. Proste, proste. Pytanie, po co to robić, skoro robimy dodawanie? Jedyne, co się zmienia tak naprawdę w tej klasie, to tylko ten integer biedny, który chodzi w górę i w dół. A my tutaj lokujemy na poziomie bazy danych, jeszcze robimy takie dziwne rzeczy, a jeszcze musimy później obsłużyć sytuację, kiedy akurat dwie osoby naraz będą się, wiecie, przepychać o te paczki. Po co? A czy czasami warto, nie? Albo czasami to nie ma znaczenia, ale ogólnie rzecz biorąc, po co? Okej. Okay. Zobaczmy sobie, jak wygląda to samo, kiedy zamienimy, kiedy rozpoznamy fakt jakby biedoty tego naszego modelu i spróbujemy tutaj dodać jakieś eventy. Sytuacja wygląda dokładnie tak samo, czyli ciągle mamy jakiś nasz agregat stock, ciągle jest jakiś item ID, jakiś quantity, ciągle jakiś integer version, ale tym razem mamy przynajmniej jakieś metody handle, znaczy nie przynajmniej, ale ja akurat je tak nazwałem, które obsługują jakieś konkretne zdarzenia, które mamy rozpoznane i nazwane w systemie. Okay? Mamy zdarzenie items picked, i mamy zdarzenie items received. Ewidentnie mówię tutaj o zdarzeniach, które przychodzą z zewnątrz, tak? Czyli my dowiadujemy się o tym, że ktoś coś podniósł albo ktoś coś próbował dorzucić do tego zasobu. Fair enough? Dobra. Te zdarzenia wyglądają tak. Mają jakiś zbiór dat, mają jakiś number oznaczający ich kolejność ewentualnie w systemie, no i mówią o tym, jaki przedmiot i jaka wartość. OK? Pokazuję to teraz, żeby przypadkiem później za bardzo już potem nie skakać. No i co? No i jest trochę lepiej, dlatego że w tym momencie mamy metodę, która ciągle robi ten handle. Sprawdza tylko, czy przypadkiem ktoś
wiecie, z jakiegoś dziwnego powodu nie próbuje procesować eventów, które nie dotyczą tego zasobu. Okay? To jest sytuacja, która totalnie nie powinna się zdarzyć w żadnym poprawnie działającym systemie, bo nie ma ona większego sensu. No i co? I robimy prostą rzecz. Mówimy, że chcemy zmniejszyć nasze quantity i jeżeli jest ono mniejsze od zera, to ewentualnie spróbujemy powiadomić o tym jakieś inne części systemu przez wysłanie jakiegoś eventa. Okay? I to jest trochę lepszy model, dlatego że po pierwsze on jest zamknięty w sobie, po drugie odwzorowuje świat rzeczywisty, czyli robi to, co wiecie, ktoś nam, to, za co ktoś nam płaci, żeby robił, a nie próbuje podejmować jakieś naiwne decyzje. No i trzecia rzecz jest taka, że no niestety ciągle blokuje wiersz w bazie danych i tak dalej, ciągle generalnie, gdyby była potrzeba przetworzenia wielu takich eventów naraz albo bardzo wielu klientów naraz, no to generalnie nasz system ciągle mógłby mieć z tym problem. Nie wiem, czy widzieliście taki sposób wysyłania eventów, to jest totalnie temat poboczny, czyli przez jakiś taki, przez jakąś taką statyczne wywołanie jakiegoś dziwnego serwisu, nie ma to większego znaczenia. Fajnie, kiedy to agregat decyduje o tym, kiedy wysłać event. To daje nam kilka fajnych możliwości obsługi tego wszystkiego. Ponieważ zwykle to agregat wie, kiedy coś się zmienia. Fajnie jest. Nie zawsze to jest proste, nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze to jest wymagane. Ale ogólnie ja tak wolę robić. Czy w ten sposób, czy przekazując tu jakiś serwis z boku, nie ma to większego znaczenia w efekcie. Ważne, żeby to agregat się tym zajmował. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. No okej. Okay. Więc zobaczmy, ponieważ mamy eventy, to teraz możemy trochę zaszaleć. W sensie mamy coś, nasza domena już reprezentuje świat trochę lepiej, więc teraz możemy użyć tego faktu i spróbować zrobić coś więcej z tym naszym zasobem. Okej. Okay. Teraz mamy taką sytuację, kiedy mamy ciągle nasz zasób i on. Po pierwsze tak, to co można od razu zauważyć. Po pierwsze pozbyliśmy się jakiegoś tam entity, jakiegoś tego typu rzeczy, jakiegoś version też specjalnie gdzieś stąd wyleciał. Ciągle mamy jakiś item ID i quantity, ale nie mamy żadnych anotacji Hibernate'a, Spring Data, JPR czy czegokolwiek innego. To co mamy, to mamy jakąś taką metodę wytwórczą statyczną, która przyjmuje sobie jakiś item ID i jakiś strumień eventów. Kojarzycie z Flux i Mono, z reaktora? Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, Flux oznacza zero lub więcej zdarzeń, które są przetwarzane lub błąd podczas ich przetwarzania, nie? Co robimy? Kiedy ktoś próbuje od nas wyciągnąć jakby stan jakiegoś zasobu, to my mówimy, że ok, żeby go wyciągnąć, to musisz przetworzyć ten zbiór eventów i na końcu dostaniesz jakiś zasób lub nie. W sensie jakiś stok lub ewentualnie go nie dostaniesz i przetwarzamy to w ten sposób, że zaczynamy zawsze od jakby pustego, tak? Pustego stoka z quantity równe 0 i po kolei przetwarzamy wszystkie eventy. Tak? W tej linijce 20 przetwarzamy wszystkie eventy. To jest to zrobione taką sprytną metodą apply on. Apply on to jest coś, co przychodzi z jakiegoś interfejsu stock event. I mamy dwie implementacje tego interfejsu, jest item picked i item received. I robi to coś takiego. Okay? Jakbyśmy mieli lepszy system i wiele takich przetwarzania takiego eventu, inny język, który wspiera od razu double dispatcha, to można by to zrobić jeszcze trochę inaczej. Ale generalnie robimy to sobie w ten sposób. Teraz jak to wygląda tutaj? Mamy ciągle nasze sprawdzanie stanu, ciągle mamy modyfikację naszego quantity i ciągle mamy wysyłanie eventu. Teraz ten kod ma dwa problemy. Znaczy jeden znak zapytania, a tu jest poważny problem. Czy ktoś widzi, jaki tu jest problem w tym miejscu? Jeszcze warto to połączyć z tym, że my za każdym razem przetwarzamy wszystkie eventy. Co wtedy się stanie? Wielokrotnie myślę, że jest niepoliczone. Kto to powiedział? Dokładnie tak. Jeżeli tak to zostawimy, jeżeli to będzie dokładnie taki kod, w taki sposób zrobiony, synchronizacja też na pewno będzie problemem, więc nie wiem, komu dać książkę, sorry. Synchronizacja też będzie problemem, ale to, co na pewno się zdarzy, to w przypadku, kiedy ktoś będzie się chciał dowiedzieć dwa razy, jaki tam jest faktycznie wartość tego zasobu na samym dole,
to w przypadku, kiedy ona będzie mniejsza od 0, to dwa razy wyślemy tego eventa. Oczywiście można to próbować obsługiwać na poziomie samego wysłania eventu i pamiętać, że już jakiś event zostanie wysłany lub nie. Okej, można to robić, ale generalnie to jest coś, o czym trzeba pamiętać. To jest coś, co powoduje, że nasza abstrakcja zaczyna, mówiąc kolokwialnie, ciec na zewnątrz. Okej? Czyli musimy, nasza abstrakcja musi być świadoma z zewnętrza, które ją otacza, albo nasz system, który używa tej abstrakcji, musi być, to raczej w tą stronę działa, czyli coś, co używa tej abstrakcji, jakaś pozostała część systemu, musi być świadoma tego, jak ona w środku rozwiązuje tego typu problemy. I to jest pewien problem, z którym się w zasadzie zawsze spotykamy, kiedy systemy przestają być trywialne na jakimś poziomie, czy to biznesowym, czy to wydajnościowym, czy dowolnym innym. Tak, i to jest problem, który należy tutaj rozwiązać. Na przykład można go rozwiązać w ten sposób, żeby pamiętać o tym, że jakiś event został już przetworzony i jedyne co robić, to sobie przeliczać stan naszego stoka, ale już nie komunikować się ze światem zewnętrznym. Jak to można robić? No można to robić na przykład w ten sposób, że będziemy pamiętać najzwyczajniej w świecie ten ID tego eventa, który został już przetworzony. OK? Na przykład takie coś możemy zrobić. Możemy też ewentualnie rozpoznać, kiedy będą jakieś wtedy na przykład korekcje tego zdarzenia. Wiecie, tego typu teoretycznie się nie robi, ale niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie modyfikował danych produkcyjnych na bazie danych, nie? No wiecie, no, są różne zdarzenia. Generalnie fajnie by było, gdyby nasze modele to wszystko wspierały. Albo przynajmniej była taka opcja, żeby obsłużyć te wszystkie dziwne przypadki, które wymykają się takim pięknym i idealnym wszechświatom. Okej, więc to jest pierwszy problem. Drugi problem, albo coś, co można zauważyć dosyć łatwo, to ja już sobie zostawiłem taki komentarz, żeby pamiętać o tym, to, że ten kawałek wszechświata to wygląda, w sensie ten kawałek, w sensie tutaj ta góra, wygląda jak zwykła projekcja z CQRS-a, tak? Czyli chcemy uzyskać, policzyć sobie jakiś stan na podstawie jakiegoś ciągu eventów i za każdym razem, kiedy będziemy go potrzebować, to możemy przetworzyć te eventy, sobie go wyciągnąć i możemy przetwarzać te eventy na wiele, wiele sposobów. Standardowa projekcja z CQRS-a. No teraz, co to mówi? To mówi, że w ten sposób możemy projektować albo możemy w ten taki bardzo prosty sposób robić tylko proste domeny, które na przykład się nie komunikują ze światem zewnętrznym, albo takie fragmenty tej domeny, które się nie komunikują ze światem zewnętrznym, w każdym przypadku musimy coś więcej dodać do tego i musimy zacząć coś innego tutaj robić. A druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy taki przykład, to wiecie co, to spoko, to po prostu możemy sobie tego użyć i możemy użyć też jakichś tam bibliotek typu event, znaczy bibliotek narzędzi typu jakiś event storyteller czy coś takiego. Okej. Zobaczmy ewentualnie, jak to wygląda, jak ten sam wszechświat wygląda, kiedy wprowadzimy jakiś inny rodzaj eventów pośrednich. Dlatego, że jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu z tą synchronizacją, też z przetwarzaniem tego wszystkiego i z pamiętaniem jest po prostu zapisywanie kolejnego eventu. Tak? W sensie nasz system przetworzył jakieś eventy i to przetworzenie tego eventu powoduje zapisanie lub stworzenie kolejnego eventu. Tym eventem w szczególności może być entry. Tak? W tym wypadku to byłoby stock entry. I ten kod wygląda dosyć źle. Znaczy źle, on wygląda dosyć skomplikowany, więc przejdźmy sobie przez niego. Po pierwsze mamy taką metodę tutaj. Tak? Wcześniej mieliśmy jakiegoś flagsa eventów, teraz mamy coś, co się nazywa entries. Entries wygląda tak, jest jakimś zwykłym interfejsem, który ma jakiś values i możliwość dodania nowych entry. Czym ono jest w kontekście DDD, możemy sobie porozmawiać zaraz, za chwilę. To nie jest aż takie ważne. No i mówimy, że chcemy sobie stworzyć taki stok, który będzie po prostu 0 lub 1 lub błąd podczas przetwarzania. I generalnie w tym miejscu, jak widać, jeszcze nic nie przetwarzamy. W sensie żadnego eventu jeszcze nie procesujemy, nic się tutaj nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy nasz stok próbuje przetworzyć jakiś event, no to co, sprawdzamy ten głupi stan. Czy przypadkiem ktoś nie próbuje robić czegoś, co totalnie nie ma sensu w tym systemie. I zamiast modyfikować tego integera, który był w tym miejscu, my tworzymy odpowiedni wpis. OK? Tworzymy wpis. Wcześniej tutaj był minus, a teraz mamy entry decrease.
tak? Czyli obniż o ilość, jaka przyszła z eventu. Ilość obniż o tyle, o ile się zmienił, o ile dowiedzieliśmy się, że zmienił się stan naszego zasobu. Okay? A jak już to się zrobiło, to sprawdź, ile w zasadzie my mamy tych elementów, policz quantity i jeżeli quantity jest mniejsze od zera, to wyślij eventa. A później zwróć sobie to entry na zewnątrz po to, żeby ewentualnie nasz system mógł być taki piękny, taką transformacją ze strumieni w pojedyncze strumienie, jakieś jednoelementowe strumienie i tak dalej, aż żeby na samym końcu jakiś framework mówił, na której puli wątków albo na czym to w ogóle ma się wywołać. Kilka rzeczy co do tego kodu. Po pierwsze, powiedzcie mi, gdzie tu jest transakcja bazodanowa? Czy ktoś widział transakcję w tym miejscu? I zakładając, że nasze entry byłyby prezentowane przy pomocy jakiegoś stora bazodanowego, to trochę nie ma znaczenia takiego RDBMS-a, ok? Trochę nie ma znaczenia jakiego, raczej chodzi mi o to połączenie. Ktoś widzi, gdzie tu jest transakcja? Może drugi ten? Albo trzeci? Albo pierwszy? Czy ktoś widzi? Entries add. Dobra, tu jest pierwsza transakcja, ewidentnie. W tym miejscu próbujemy coś dodawać. A ktoś widzi drugą? Entry decrease na pewno będzie gdzieś tam na samym dole, ale w przypadku obsługiwania items picked tutaj nic nie ma takiego. Natomiast czy ktoś ma pomysł, w jaki sposób to się dzieje? Też. Okej. Ten get quantity, może ja to przesunę tutaj. Get quantity wygląda tak. Weź wszystkie moje wpisy, wyciągnij je sobie na zewnątrz, powiedzmy, ok? Wyciągnij sobie zmianę i je posumuj, ok? I na tej podstawie wyciągnij mi quantity. Co to oznacza? No to oznacza, że będą tu na przykład dwa strzały do bazy albo do jakiegoś zasobu, zamiast jednego sprezentowanego wcześniej. Ok, po co? No dlatego, że w zależności na czym nam zależy, czy zależy nam na tym, żeby móc zrównoleglić to wszystko i żeby móc załadować te zasoby tak późno, jak tylko się da, albo tylko wtedy, kiedy będą potrzebne, czy bardziej nam zależy na tym, żeby samo policzenie tego quantity było szybkie. Jeżeli nam zależy na tym, żeby policzenie tego quantity było szybkie, możemy zrobić coś, co nazywamy snapshotem lub czymkolwiek innym, lub jakimś cache'em po drodze, lub z czymkolwiek, co nam przyspieszy, ale standardowe techniki dostępu do zasobu, który jest w innym procesie. Okay? Druga rzecz jest taka, że powiedzcie mi, kiedy to wszystko się wykonuje, patrząc się na ten kod. Ci z was, którzy wiedzą, co to jest mono, flux i tym podobne rzeczy. To wszystko jest leniwe, czyli to, co my robimy w całym tym systemie, pomimo, że to ciągle jest agregat, ciągle pilnuje tych wszystkich swoich zasad, ciągle to jest jakaś encja pod spodem, ponieważ ciągle trakujemy zmianę w czasie tego zasobu, okay? Czyli dokładnie wszystko to samo, co wcześniej robiliśmy z jakimiś tam synchronicznymi rzeczami, to jest to totalnie leniwe w tym sensie, że jedyne, co robimy, to budujemy przepis na to, jak to ma być przeprocesowane, okay? I później gdzieś daleko w systemie to jest wszystko odpalane i to wszystko ma się złączyć w jedną całość. Przez to jest odpalane no, zwykle przez jakiś framework, do którego to delegujemy. Na jakiej puli wątków? Na takiej, na której powie framework, że ma się to odpalić. Co daje nam teoretycznie jakieś możliwości sprytnego zarządzania tymi zasobami, wcześniejszego zwrócenia odpowiedzi do klienta, jeżeli byłby to jakiś system restowy, który by przyjmował takie zdarzenie, cokolwiek. Tak? Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby model ewentualnie, że na poziomie samego modelu domeny tej aplikacji możemy też jakby przyjąć complexity związane z przetwarzaniem tego typu danych i nie stracić tej informacji, która idzie z domain driven design, czyli tego, co my rozumiemy przez zasób, co rozumiemy przez zmianę tego zasobu i w jaki sposób nasz kawałek systemu się komunikuje ze wszystkimi innymi elementami tej większej układanki, czyli na przykład z 50 innymi systemami, które zajmują się różnymi innymi rzeczami. Okej? I znowu tu jest jakiś taki hint. Widzicie, jaki tu jest ewentualnie problem z tym quantity, jeżeli by zostało tak napisane w taki sposób? Znowu jest... Jeszcze raz? Będzie liczone dla każdego entry, ale czasami nam to nie przeszkadza.
Na przykład to jest jakiś trade-off oczywiście, tak? Albo możemy to załatwić, tak jak mówiłem, na przykład jakimś snapshotem. Kiedy mamy entry, to jest taki ciekawa rzecz, ponieważ w tym entry interesujemy się tylko zmianą jednej wartości, to dosyć łatwo jest to snapshotować, tak wiecie, zamknąć oczy i powiedzieć, że teraz budujemy sobie entry, które jest z agregacją 10 milionów innych entry, ok? Możemy też to ująć w domenie jako jakieś takie entry podsumowujące dany dzień czy cokolwiek. Da się to zamodelować na poziomie albo czysto technicznym, albo wynikającym z domeny. Ale entry daje nam taką możliwość, ponieważ ta zmiana jest wokół jednej osi, zwykle występuje wokół jednej wartości, tak? Czyli mamy taką bardzo wydzieloną tą zmianę. Więc mamy trochę więcej możliwości ubrania to w jakąś domenę. Ale nie, tu jest większy problem. Ponieważ tu są dwie transakcje. Więc te dwie rzeczy mogą się dziać, będą się działy w sposób niezależny. Jeżeli, jak to będzie wyglądało z wielodostępem? Jeżeli dwie osoby lub więcej osób będzie pobierało lub dodawało elementy do tego zasobu, to niestety, ale moment zapisania tej wartości i moment policzenia tej wartości i decyzja o tym, czy wysłać event, czy nie, nie będą atomowe, nie będą występowały w tej samej jednostce przeliczeniowej. Okay? I teraz pytanie, czy możemy tak to zrobić? Możemy, jeżeli coś innego w naszym systemie zadba o to, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, czyli mamy jakiś load balancer, który pod spodem gdzieś dobrze jakoś agreguje i dystrybuuje nasze eventy w taki sposób, żeby eventy z danego, na przykład danego stoka zawsze były przetwarzane tylko naraz, tylko na jednym nodzie w klastrze, na przykład. Teoretycznie można by założyć, można by jakby powiedzieć, że taki mechanizm pozwalałby nam na przetwarzanie tego w taki sposób. Ale jeżeli tak nie ma, a zwykle tak nie jest, to raczej lepszym pomysłem będzie zrobienie czegoś takiego. Okay? Czyli wyciągnięcie na przykład, wyciągnięcie sobie quantity, która miała miejsce w momencie, w której dodaliśmy nasz wpis. I teraz możemy to zrobić albo przez przekazanie jakiegoś parametru i przez zrobienie tego parametrowo, albo przez zmianę stanu naszych entries, tak, żeby nasze entries wiedziały, który wpis był ostatni i żeby wiedział, czy ta decyzja o tym, czy wysłać event, czy nie, ma być przetworzona w tym momencie, czy ma być przetworzona za moment. Jak widać, to wszystko jest dosyć skomplikowane, przynajmniej w mojej głowie to jest, więc ważny wniosek jest taki, czy na pewno chcemy iść aż tak daleko. A to, co ja bym chciał, żebyście wyciągnęli z tego ewentualnie spotkania, albo to, co mi się marzy, żebyście wyciągnęli z tego spotkania, to jest taka myśl, że możemy. Niekoniecznie musimy, ale możemy. Jest taka opcja. Można pogodzić te dwa światy. Znowu straciliśmy wizję. A nie, to tym razem chyba mój slip. Okej, okay, jeszcze mówiłem, nie wiem, czy mam jeszcze trochę czasu. Właśnie minęło 45 minut. Jeszcze mówiliśmy taka mała rzecz a propos, co to jest, to entries, bo to występuje w domenie, więc byłoby fajnie, gdybyśmy potrafili przypisać temu rolę w kontekście domain-driven design. Czy to jest value object, czy to jest entity, czy to jest aggregate, czy to jest jakiś serwis, czy to jest repozytory, co to jest? To entries? To jest stan. No tak, ale jak mam value object, to też będę modyfikował stan. Na value objectie? Mhm. No jak mam na przykład, no value objectem będzie nasze quantity, które jest integerem. Integer to jest standardowa implementacja value objectu lub whole value. W sensie wszystkie typy takie objectowe to jest implementacja wzorca value object, tylko wiecie, nie z kontekstu DDD, tylko z kontekstu z lat 80. To jest generalnie to samo. Tylko domain driven design dodaje do tego wszystkiego kontekst biznesowy, ale wzorzec jest ten sam. Więc można by traktować entries jako value object na przykład, tylko wtedy pytanie, co to jest. Ponieważ mówi się o tym, na przykład to, ta metoda add. Mówi się o tym, że value objecty powinny być niemutowalne, tak? Czyli że zmiana stanu value objectu powoduje stworzenie nowego value objectu, tak? Że w danym momencie, podczas przetwarzania danego value objectu stan jego nigdy się nie zmienia. Możemy ewentualnie stworzyć nowy obiekt, który będzie miał inny stan od poprzedniego. Okay? Pytanie, co to jest? To absolutnie nie zmieni nam wartości tego, w sensie jeżeli zrobimy add na tym enter, to w takiej implementacji, jaka ewentualnie przychodzi mi na myśl, jak się patrzę na ten interfejs, to ciągle będzie ten sam obiekt. Teraz pytanie, czy to jest problem? No w tym wypadku to niekoniecznie jest problem. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to działało inaczej, możemy to zrobić, tylko musimy to obsłużyć.
ale można też myśleć o tych entries jako o repozytorium. I to jest po prostu pytanie do Was. W jaki sposób chcecie o tym myśleć? Repozytorium. Kojarzycie, co to jest repozytorium? Repozytorium, tak gdzieś tam bazowo, zanim powstało DDD, to po prostu jest specyficzny sposób implementacji wzorca gateway, czyli miejsce dostępu do podsystemu, który jest jakąś persystencją. Okay. Ale można to traktować jako repozytorium i teraz jeżeli kto uważa, że nasze agregaty lub encje nie powinny dotykać repozytorium w naszej domenie, że to są dwa oddzielone rzeczy. Ten pan tak uważa? Ktoś jeszcze tak uważa? A kto uważa, że agregaty i encje mogą mieć referencje albo mogą używać repozytorium w naszej domenie? Czy ktoś uważa inaczej? Jedna osoba? Dwie osoby? Że mogą. Mhm. Sala jest dosyć podzielona. Moim zdaniem też Erika Evansa i takich mistrzów jak Fowler i tak dalej mogą absolutnie. Repozytorium jest takim samym bytem jak wszystko inne w domenie, czyli jak encja, agregat, value object. Natomiast repozytorium to niekoniecznie jest JPA i data repository. To raczej nie jest to samo. To nie jest w kontekście domain-driven design. To się tylko tak samo nazywa i spełnia bardzo podobne funkcje, ale to niekoniecznie jest to samo. Ponieważ repozytorium to jest taki element naszej domeny, który mówi, w jaki sposób ja chcę się dostać do jakiegoś zasobu takiego zewnętrznego, nie? Który jest jakąś persystencją moich rzeczy. W jaki sposób ja chcę się dostawać do serializowanej formy moich encji, moich agregatów. Okay? Natomiast to jest o tyle dziwne w tym wypadku, że to repozytorium nie dotyczy jakiegoś agregatu, tylko dotyczy jakichś eventów, które są w tym wypadku entry, więc tak... Można tak to rozumieć, liczy się kontekst, nie konkretna implementacja. Co jest lepsze, czy myślenie o tym jako value objectie, czy myślenie o tym jako repozytorium, to jest też, zostawiam to powiedzmy wam. Ja wolę to myśleć jako value objectie i nie przejmować się niemutowalnością. Ponieważ w tym wypadku mogę się nie przejmować niemutowalnością, ponieważ jest to używane tylko w tym miejscu, tylko przez ten agregat i generalnie nikogo to nie boli, że to nie jest mutowalne pod spodem, ponieważ modyfikuje jakiś stan zewnętrzny w jakiejś bazie danych. A jeżeli bardzo by mi zależało, mogę o to zadbać też, żeby ewentualnie to było niemutowalne. Okej. Okay. Minęło 40, no nawet 50 minut. Kolejny jest czas. Jest czas, no więc jak macie jakieś pytania albo jakieś takie rzeczy, to proszę bardzo. A jak nie, to możemy iść wszyscy na piwo i też będzie fajnie. Jest pytanie z końca sali, proszę bardzo. Aha. Zastanawiam się, czy to jest okej, okay, bo wiążę się bardzo z tym funkcjonowaniem. Tutaj, że dalej w funkcji jest bardzo kryzysowo sprzęgany, nie? Mhm. No, jest tak. Może jakieś inne, nie wiem, czy... No moglibyśmy się spiąć z Rx, z Javą lub z czymkolwiek innym. Ja bym raczej próbował o tym myśleć trochę inaczej. Znaczy proponowałbym myśleć o tym inaczej. Myślałbym sobie o tych fluxach i mono tak samo jak myślimy o collections. List, set. Okay? Dla mnie to jest bardziej to niż jakaś konkretna implementacja reaktywna, dlatego że w tych wszystkich dodatkach reaktywnych typu Rx, Java czy Reactor nie ma ani słowa o wątkach i o momencie wykonania, w sensie w ich kontrakcie w ogóle to nie jest wpisane. My budujemy sobie taką strukturę, taką dynamiczną strukturę danych, która ewentualnie jest w stanie to wszystko sobie przetworzyć, tak? Znaczy tam abstrakcyjną. I tyle. I tak samo jak używamy list, czy tak samo jak używamy zwawra jakichś rzeczy, w środku naszej domeny tak samo możemy używać tego. Tylko wiecie, później się robią takie potworki jak tutaj, nie? Albo gorsze. No ale coś za coś. Jeżeli uznajemy, że chcemy tak to robić, no to tak to po prostu robimy, nie? Druga rzecz jest taka, że no wiecie, to jest taki truizm, nie? Że jeszcze nigdy nie widziałem systemu, który by zmienił implementację JPA-a. A jeżeli to się będzie działo, to pewnie nikt nie będzie się spodziewał, że to będzie działało tak samo jak wcześniej, tylko będzie potrzeba jakichś po prostu jakiegoś sensownego czasu przejścia i wykrycia wszystkich błędów, ponieważ te wszystkie grube abstrakcje, które się łączą jeszcze z jakimś światem zewnętrznym, mają to do siebie, że cholernie ciekną i dużo zachowań zależy od tego, czy używamy Hibernate'a wersji 3, 4, 5, czy używamy innej implementacji JPA, a istnieją, nie? No, więc jakby... Tak bym się na to spojrzał.
Jest okej? Okay? Satysfakcjonuje odpowiedź? Dobra. Ktoś jeszcze? Natomiast czy warto to wpuszczać do środka? Czasami warto, ale jeżeli możemy tego nie zrobić, to ponieważ to jest takie brzydkie albo takie skomplikowane w środku, jeżeli nasza domena nie wymaga takiego spięcia, to spokojnie możemy to obsłużyć też na zewnątrz. Ale nie uważam, że to jest jakiś wielki problem, jeżeli to wpuścimy do środka, bo dla mnie to jest dokładnie to samo, dokładnie takie same typy jak zwykłe, wiecie, listy, kolekcje i te podobne rzeczy. Okay. Optionale to samo. Ktoś jeszcze? Jakieś pytanie? Nie? Okej. Okay. Ja się nie zmywam, więc jakby ktoś nie potrzebował, to jeszcze będę. I dzięki, że przybyliście tak tłumnie pomimo deszczu. Dajesz. Jak się z tymi pyskami? Czy bardzo też cierpią z tego powodu, że jest... Nie. Nie, no czy mogą cierpić z tego powodu, że jest mono i flux i tak dalej, natomiast zwykle jak już budujemy jakiś sensowny model domeny, to nie widziałem i nie praktykuję budowania modeli domeny bez posiadania tak zwanego test fixture factories, to czasami jest nazywane mother objects, czyli takiego wzorca unit testów, który pozwala nam stworzyć obiekt w stanie poprawnym i złożonym specjalnie na testy, tak? Typu stok z pięcioma elementami, tak? To mogłaby być przykładowa metoda, która mi coś takiego stworzy. Więc całe to complexity największe złożone z tworzeniem tego obiektu jest oddelegowane do tego specjalnego obiektu, więc same testy powinny być w miarę proste. Okay? Ponieważ jedyne co one robią, to tylko przetwarzają te rzeczy i na samym końcu ewentualnie muszę sobie poradzić z tym mono albo fluxem gdzieś na samym końcu, kiedy chcę tylko sprawdzić, czy stan obiektu jest taki, jaki się spodziewałem, że będzie. Okay? A ponieważ ten entries to jest interfejs, to ja mogę na testy podstawić sobie implementację, która będzie to trzymała wszystko w pamięci, a niekoniecznie w bazie i na potrzeby moich unit testów domeny, tak? I TDD związanego z developmentem tej domeny, ja spokojnie mogę sobie takiej implementacji używać. Ja serce też robię asynchronicznie? Nie, raczej robię to blocking i... No i tyle. Okej, okay, coś jeszcze? No można, tylko że tutaj raczej tego nie będę odpalał gdzieś w osobnych wątkach, chyba że będę to robił na poziomie takim, gdzie już będą jakieś transakcje i w sensie na poziomie testów nie takich unitowych tej klasy lub jakiegoś modelu domeny zbitego, tylko na poziomie serwisów lub czegoś takiego, tak? Tam, gdzie już będzie jakiś serwis bazy danych pod spodem i tak dalej, tam jak najbardziej jakieś rzeczy typu availability na przykład lub inne rzeczy, lub jeżeli mamy Spoka, to Spok ma wbudowane tego typu rzeczy do robienia asercji przy jakiejś tam asynchroniczności tych wywołań można to robić. Okej. Okay. Jakieś pytanie jeszcze? Okej. Okay. To słuchajcie, to ja dziękuję bardzo.